Proszę o przedstawienie się. Czesław Stolarczyk, Rdzawka. No i... Data urodzenia. 16 dnia 7 lipca 1927 roku. No to może by nam na początku pan opowiedział o okresie przedwojennym. Jak pan zapamiętał ten okres? Przedwojenny pamiętam tak. Poszedłem do szkoły. Z mojego rocznika to było 18 lat. No i później to już było jak zmarł, obchodziliśmy takie obchody i żałobę Pius XI. To już w szkole to było. Później jak zmarł Józef Piłsudski w 1935 roku, no to mieli, bo nie było tu prądu i nic, tylko już był kierownik szkoły podstawowej, pan Chmura z Poznania. No i on na bakterie, tym radio było i tak dalej, też sobie rady dawali, no i nagrywali, obchody były w porządku, uroczyste. Jak wyglądało? No i później w szkole, jak no już zaczęli, uczyli, no to wpisałem się, już to było w 1938 roku, wpisałem się do byli harcerze, ale szkoła opiewała tu tak, byli chętni, i byli tacy, że musieli, my był taki komitet szkolny i chodzić do domu po nich i przyprowadzać ich. A oni znów, bo nigdy nie chodzili do szkoły, ojcowie nie umieli pisać, czytać, tylko krzyżyki tu były. Nie było. No i potem jak to harcerstwo było w 1938 roku, w 1939 chodziliśmy już jako harcerze do Rabki 3 maja. Tam my dostawali takie, każdy jeden jakąś paczkę, prezent i uroczystości. W 1939 roku, jak my już szli, to tu już było wojsko, okopy robili i tak dalej. My jak szli, to wołaliśmy tak, jesteśmy silni, zwarci i gotowi. Zadamy śmiertelny cios. A jeden spośród kierownik naszego harcerstwa młodzieżowego, komu? Hitlerowi, Hitlerowi, Hitlerowi. No w ten sposób to się odbywało. Później chodziliśmy to za Złomem, jako taki chętni, że chłopcy, no ja to znależał do tych chętnych. Tego Złomu my uzbierali, kierownik to organizował szkoły, Chmura. No i ten ZUM my sprzedali, kupiliśmy dla armii karabin maszynowy. Jak my kupili ten karabin, mieliśmy tu uroczystości niesamowite. Pozdrowienia od dowódcy, wojskowy był major, no i tak dalej. Potem już się zbliżał, ale jak chodziłem to do szkoły, uczył mnie religii tak zwany Korczak. Ja miałem dosyć dobrą pamięć i tak że pojmowałem i interesowała mnie religia dosyć silnie, bo to tak ciekawe jest, nie? Tak było. No religia jest bardzo ciekawa, zależy komu, ale dla mnie. No i ten Korczak tak mnie dosyć, a miałem pamięć dość dobrą, na drugi powtórka. No to tak, on tam myślał o czymś, a ja znów, to on mnie brał do siebie, położył na kolano i dawał pytanie, odpowiedź, bo on nie umiał, no to ja mu odpowiadał. I ten ksiądz Korczak później był przeniesiony do Klikuszowej. Jak był w Klikuszowej proboszczy. I wówczas były pogłoski tutaj, że mamy jakieś wielkie bogactwa w naszych górach i tak dalej. No i te bogactwa jeszcze Piłsudski sprowadził geologów badali tutaj ziemię, a mieszkali właśnie aż do 1939 roku na plebanii w Klikuszowie. Jak mieszkali na tej plebanii, no to ksiądz Korczak jako proboszcz, dyskusje i tak dalej, no, on się nie zorientował. Przyszedł niedziela,
39 rok, to była niedziela 1 września, 2 czerwca, no około pierwsza niedziela po wybuchu wojny. Wojna wypadła pierwszego, to był piątek. W niedzielę już tu przyszli. Tak, wszystko do tego dojdziemy, dobrze? Bo na razie jeszcze o przedwojnie z panem chciał porozmawiać. No to o tym mówię cały czas, o przedwojnie. No. I w 1939 roku, jak Niemcy przyszli, już wkroczyli do Nowego Targu, przyjechali już do Klikuszowej, a tu jeden geolog, czy tam dwóch, przyszli w mundurach gestapo. Wyprowadzili naszego Korczaka na podwórko i rozstrzelali. No i wtedy wrogość człowieka brała, nie wyjąła, kochał tego księdza. No i to takie... No i później wojna. No uciekaliśmy. A jak, właśnie jak pan zapamiętał 1 września, ten piątek? 1 września to już 30, we czwartek już to było. We czwartek, to znaczy jeszcze no, ostatniego sierpnia, nie 1 września. Jak tak poszliśmy z kolegą, nie żyje już. Tu były jak kościółek, Góra Piątkowa, tam były budowane okopy. No poszliśmy, bo już były zapory tutaj na tej naszej i na dole zapory. Już napięcie takie niesamowite. Wojsko w hełmach już tu chodziło. Idziemy z kolegą, no to nieraz w żonie to powtarzam. Idziemy z kolegą, no jak chłopcy, 12-letni. A tu samolot leci. Już nie wiem jakim, jak instynkt czy coś. Padliśmy do takie wyrządki ziemniaków, jak to na wsi. Padliśmy ten samolot. Jeden podporucznik tu w Brdzawce u krzyża się golił. I już wtedy zginął ten podporucznik Wojska Polskiego. Przez ścianę drzewianą przeleciał, on się golił, no i zastrzelili go. 1 września i zaraz już we czwartek kto chce do lasu, bo tu będzie gorąco. No i moja rodzina wraz z ją, no i wszyscy sąsiedzi i tak dalej, kunie swój tobor. No i te krowy my ciągli za sobą i uciekaliśmy. 1 września to już my byli we Mszanej. We Mszanej my byli, lecą samoloty, zleciał samolot, zaczął strzelać, ruch, szum, był policjant. Policjant zginął wtedy tak na poboczu, ale ja nie rozmyślał o tym, czy oni już chcieli tego policjanta doszczegli, zastrzelić, czy... No i wycofywaliśmy się aż od pierwszego, to my się wycofywali aż do Królówki. Prowadzili mi krowy, cała masa ludzi. No to tu my stoli i znów wojna, znów polska armia się bije. W Królówce jesteśmy, tak był zakręt silny, był listonosz koło noc, jeszcze mówił, siadł na rower i pojechał. Szczały. Ten się tam wywrócił, a czy zginął, czy nie, a tu halt, 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 inęł. No i później Curyk, wracaliśmy. No i my wracali, tak, była tam taki lasek, górka, jak my przyjechali, jedziemy z powrotem, polskich żołnierzy, tak biedoków, byli zabijani, bo tam się bronili, byli okopy. No i tak człowieka nabrał wrogność do tych hitlerowców, do tych Niemców. Te chłopaki, poznali my takiego porucznika, też ciężko poraniony. Co tu był w Brdzawce? Tych poru żołnierzy, co tu byli w Brdzawce, to oni się później cofali. No i tu ich zginął oporu, no to są Brabce, grób nieznanego żołnierza. Nie wyczytając, jak jestem, to idę w tą lampkę, ty z nim zawsze w szpitalu. No. Suterena zamknięto? Zamknięto. No i jak powróciliśmy, tak jest, jak...
A jak wyglądała kampania wrześniowa na Podhalu? No, no to teraz właśnie i tutaj były zapory i okopy, to ci, co tego Korczaka rozstrzelali, oni badali, rząd polski im płacił, bo nie wiedział, w dobrej wierze myślał, a oni porobili plany, ci Niemcy sobie wjechali poprzez Stare Wirchy do Poręby i z Poręby do Mszany Dolnej, Niemcy, no i co, ci nasi się tutaj przebierali jak mogli, ludzi nie było, ale oni wpadali i ubierali cywilne ubrania i broń zakopywali tu, tam u nas w polu też była zakopana, no ale zużyli ją a kopcy nie, no bo co kto wiedział, ja też wiedział, to wszystko my. No i tak, i tak było, i to gestapo byli szpiegami tutaj. No i potem była wrogość do nich. Zaczęła się organizować partyzantka, jak się organizowała. A najwięcej już później, jakby Własow się poddał w niewolę niemiecką, generał Własow. I ci Własowcy tu byli w Rabce. Mieli, Własowcy to kto? Własowcy to Ukraińcy. No. Oni jak byli tutaj, no to walczyli, mówią, że o Ukrainę. Było tak zwane Podhale, sklep taki przydziałowy, wstale ludzie z kartkami stoli, bo trzeba było mieć kartkę, czy na żywność, czy tam na coś, to tylko kartki. No to jak dostał tą kartkę, przykładowo, uzbierał grzybów, zaniósł grzybów do punktu skupu, to już dostał upoważnienie kupić to i to. No za te pieniądze, co dostał w tym punkcie, grzyby, no, co tylko można było, no to takie drobne rzeczy. No to wtedy ja już, jako chłopiec dosyć wyższy, większy, starszy, no to mi dawali moi znajomi kartkę i ta kartka była szpinka, na kartce było napisane, tu jest górka, tam dolina, przepraszam za wyrażenie, będzie w dupie Ukraina. No, w ten sposób, no to znów jak, to znów w innym miejscu, to ja osobiście też to czynił, no to narzuciło się mu z tyłu tak lekutko i uciekał Hitler ze Sachariną, Sikorski idzie z cukrem i ze słoniną. No i tak się to rozpoczynało, ta wojna, ta wściekłość. A jak my stali koło kościoła, szli, no to my tak, żeby się no, to Hej Hitler, my, och, no byli, hej Hitler. I zrobiliśmy z nich. A pamięta pan takie pierwsze rozporządzenia niemieckie na tych ziemiach? Jak to było? No rozporządzenia no to były takie, że niebieskie oczy, kto posiada, no to miał być już zabrany. No tego partyzantka powstała, bo zaczęło się coraz gorzej, coraz... No to już mieli, no i wywózki do Niemiec, przymusowe wywózki. I nocami policja chodziła, Niemcy chodzili. Tu jest jeszcze, żyje taka kobieta, ona się nazywa Pykaginka. To jest dość ciekawe. Miała do Niemiec wyjechać na roboty. Ona się ukrywała. Przyszło z Rawy Wyżnej dwóch policjantów. Jak ci policjanci przyszli po nią i ujęli ją. Jak ujęli ją, idą. Ona, ten policjant jeden szedł pierwszy, a ta pchnęła, bo taki wębus był głęboki, a szło się taką ścieżką, a pnęła go pod tam do tej i ona uciekła, a ten drugi widocznie nie szczylał albo nie miał co. No i tak uciekali ludzie. Chwytali łapanki, były nocami, przyjeżdżali łapanki. A jak, bo tutaj Niemcy w okolicach... To w Rabce stacjonowali. Tato zorganizowali sobie takie szpitale, sanatoria. Czy wy to jakoś odczuwaliście? Chodzili tutaj od domu do domu, po Rabce.
chodzili od domu do domu, ale im to się nie nadawało nic, bo to były takie chatki małe. No, to przeważnie to były tak. Jakieś mieszkanko, kucheneczka przy tym i taki się... A było i też tak, że była połowę mieszkania, drugą połowę stajenia na, no, na bydlaku. No to, to im się nie nadawało. Tylko później, jak już wysiedlali tych Poznaniaków, no to tu była rodzina Poznaniaków u Pilas. U Pilasów mieli dwa mieszkania dosyć duże i do jednego zajęli to mieszkanie i dali tych Poznaniaków. Bo jak? W Poznaniu, jak się podpisał na tym, ten fojsz, no to, no to dali mu spokój, ale byli Polacy, że nie, nie podpisał się, no to go wypędzili z domu, mieszkania i z posiadłości. A jak Kościół się tutaj ustosunkował do okupacji? Kościół? No i Kościół jest tak, był ksiądz Kochan tutaj, bo religii uczył później, jak Korczak to ksiądz, no to on zabierali później te kościelne dzwony mosiężne. No to ten dzwon zaraz tu, ten ksiądz zorganizował schowanie, był i przetrzymali go tak, że go nie zabrali, ten dzwon. No i ten ksiądz Kochan później organizował tutaj. Ksiądz Kochan jak był później przeniesiony z Rabki do Nowego Targu, jak był w Nowym Targu, to już w 1939 roku, już w 1930 jak była spowiedź, był taki Świerczek Tomek, tu z Rdzawki, w Rdzawce Pilo. I wiem później z tego Świerczka i jak mówił, słyszałem też te słowa. To ten ksiądz wtedy go namówił do organizacji. Już go ksiądz Kochan go namówił i no i skupiali się i organizacja już była. Podziemie. No i później ten ksiądz Kochan tu w Rabce był, Adam Stachura, Jasiu. No umarł na zachodzie, też uciekł. Ksiądz umarł, był też uciekł na zachodzie. Oni jak z Ruski przyszli, no to ci czerwiec przeważnie na zachód i uciekali. Mój dowódca też. A czyli księża angażowali się w ruch oporu, prawda? W ruch podziemnych organizowali. A jak pan trafił do partyzantki? No, byłem pierwszym łącznikiem. A w Mikołaj? Później tak, no nosiłem, przenosiłem tu list. Później już w 1943 roku, aby mnie Niemcy nie wzięli do Niemiec, do roboty, tak miałem poprzez swoich znajomych, dali mnie na rymarza do Rabki, na szkołę. Jak, no do pajora, był pajor, prowadził zakład rymarski i tam mnie dali do tego zakładu rymarskiego i tam byłem. I tam właśnie całe to osiedle Bułakowskie organizowali. No to trzeba było przenieść gdzieś list, no a ja byłem dosyć tak. No to przenosił i tak dalej. No i później poszedłem do... No bo mnie to interesowało, cieszyło, no i te przyjęli. Jacy byli ludzie na tym właśnie osiedlu, jak pan ich wspomina? No i no, serdeczność niesamowita, poświęcenie niesamowicie. Człowiek za człowieka by był życie oddawał. Jak przyszło, żeby wiadomo, że ten porucznik, czy podporucznik, przyjaciel, czy tam biały, moc zginąć, no to ja z czym bym był, niech mnie zaszczy do mnie, a on żeby żył. A mógłby pan jakieś takie postacie stamtąd przybliżyć? Ciekawe? No, miałem zdjęcie nawet, nie mam tego zdjęcia. A, bo pan mówi, że na początku był łącznikiem, prawda? Tak. I jak to się stało, że nagle pan zaczął walczyć, rozumiem, tak? No chciałem być w lesie z tymi partyzantami, no i, a widocznie zasłużył. No i przyszedłem, składem w 1944 roku, już był w lesie.
przysięgę złożył w 1944 roku, przed 15, jak była to święto Matki Boskiej Ludźmierskiej, co w Ludźmierzu Zielnej. No to była przysięga, złożyłem przysięgę. Jak taka przysięga wyglądała? No, przysięgam, że będę wiernie służył, choćbym miał życie utracić i tak dalej, i tak dalej. I tak mi dopomóż Bóg, tak mi dopomóż mógł. No i Matko Bosko Częstochowsko i tak dalej. Później my dostali takie medaliki, no i o tym. I te medaliki miałem, piął każdemu medalik. Ten medalik ja sobie później dał na sznurku i nosiłem. I ten medalik aż do mojego aresztowania. Ja później, bym się ujawnił ze wszystkiego, no ale jak w 1945 roku znów NKWD mnie zamknął, udało się mi uciec. O tym mówić. Za chwileczkę sobie do tego dojdziemy, bo jeszcze chciałbym o wojnie porozmawiać. Mhm. Konfederacja Tatrzańska, to w jaki sposób? Konfederacja Tatrzańska, no to był wówczas Kuraś Józef, pseudomiał Orzeł, no i on prowadził tą konspirację. Spotykałem się z jego żołnierzami i później byłem u niego u ognia, bo później jak mnie aresztował NKWD, bo to zdążą do ognia, jak mnie aresztował NKWDzista z Raby Wyżnej, była milicja z Raby, z tym NKWDzistą. I mnie zamkli, zostawili mnie w Fabówce, jak w Fabówce byłem, bo była milicja w Fabówce, zostawili mnie. I tam miałem kolegę, rok młodszego od ciebie, był w tej milicji, miał dyżur, Edek Masłowski. I temu Edkowi on nie był w AK, tylko on był tego, Zifryt, Gwardia Ludowa. To był w Porębie i Gowóz, to był dowódca MIG, to był Żyd ten, to komunistyczna, no, komunistyczna. I on był tam. I ten Edek, jako pokorze, bo później ten Edek, jak mnie puścił, no to sam musiał uciec. I ja później poszedł zaraz do ognia na buflak, jak uciekłem tu z tej Habówki. No i byłem u ognia. Jak byłem u ognia, ten Edek też przyszedł, no ale ja za niego prosiłem ognia, panie majorze, bo jeszcze nie był major, bo major dopiero dostał. Był porucznik, a majorem dostał, jak przed ślubem, jeden tydzień przed jego ślubem, a ślub miał w święta wielkanocne w 1946 roku. I ten Edek później miał pseudokinder i był. A później już do ognia jeden milicjant przyszedł, drugi milicjant, ci co mnie aresztowali. No i ze Spytkowic był, później był z Krościenka milicjant, sierżant, no i byli my razem. Ale jeszcze wracając do troszkę czasu. Głośniej, bo tak. Dobrze, bo tak żebyśmy nie skakali, prawda? O po wojnie ja się dopytam jeszcze o ognia i tak dalej, o to wszystko, ale jeszcze wojna, dobrze? Pojawiło się coś takiego jak karty góralskie. Czy pan to jakoś wspomina? Nie zrozumiałem tego pytania. Karta góralska. A, kękarty. Kękarty, no. Kękarty. No to jeździł w Habówce, tak w imię Korman, i tu był w Rdzawce, ten Korman był ten, no ale to tak było dość tu dziwnie, bo ten Korman był w Habówce, mieszkał w Habówce, no ale działał w ulicy, bo mu nic Armia Krajowa nie robiła. Teraz jest tak, te kękarty,
przyjechali i każdego domu musiał przyjść, wydawali i namawiali, ale tu ani jeden się nie wpisał. Tylko był taki Staszek Dudek, co Niemcy organizowali tutaj do swojej armii i on się wpisał i poszedł do niemieckiego wojska. Tam był gdzieś na szkole, nie wiem, na wschodzie. Gwandlische Waffen-SS Legion, to było to? Tak, tak. Tak. Poszedł i o tym Dudku teraz powiem. I ten Dudek później uciekł. Jak później uciekł stamtąd, no ale tam jakieś, nie wiem, czy pokro, czy nie pokro, czy pretekst taki, i oni go aresztowali później i dostał się na gestapo do Zakopanego i powiesili go. Powiesili wtedy takiego czyszczonia Antka, powiesili takiego w porządku chłopaka, tu też był ze młyna, nie wiem, Zając Jasiu. Pan na pewno słyszał o katowni Palas, tak? Katownie? Tak, Palas, Zakopane. No to wiedza. Co to było? Jak to pan wspominał wtedy? Znaczy, jak to pan... Tu był też jeden z Rdzawki, też go tam, to go wisiał, bili, tłukli, poniewierali. No, to byli podejrzeni polityczni za politykę, że są przeciwnicy polityce Hitlera. No. No to było tam kaźnie. I ktoś... No to właśnie ci byli w tej właśnie w Zakopanem aresztowani, ale ze Zakopanego i jednego powiesili tu, w Rdzawce na Obidowej, wisiał od czwartku do czwartku. Cały tydzień nie wolno go było ściągnąć z tego drzewa. To była zima. No, później go pochowali w Rabce. Nie wolno go było pochować na cmentarzu, tylko koło kościoła. To już jest... A miał pan kiedyś do czynienia z kurierami? Kurierzy, no to byli ci gójcy. No to gójcy, koniec kurier. No to było tak. Ja jak szedł, to stąd przyszedłem tak. Z Turbacza, z obozowiska, nawet to jest ochotnica, u Miętku. Z tego ochotnicy trzeba było wyjść koło Kiczory na Jaworzynę. Z Jaworzyny, to jak się szło z Jaworzyny, to szedłem do Kuniny. Z Kuniny później przechodziłem do góry, do Kuninek. Z Kuninek, bo w Niedźwiedziu było gestapo i w tym w Porymbie był dwór i tam też byli, no Niemcy byli, czy tam gestapowiec był jaki, nie wiem, ale Niemcy, Szwaby. No to się przechodziło przez niego na Olszówkę, z Olszówki zeszedł do Rabieniżnej, raczej do Zarytego, na Luboj. Z Lubunia, popod Lubuj na te Zarębki, ze Zarębków i na Kasinkę, Węglówkę, koło jak Szczydno i do Szczyżyca. Tam był kapitan Wilk. On prowadził Myślenickim Armię Krajową. I no to tam zaniosłem list i przyniosłem list. I Łączność często zostawiał to Wola Szczydlańska, na Woli Szczydlańskiej. Pamiętam doskonale to nazwisko, bo Murzyn, no to miałem zawsze na myśli, że Murzyn, nie? No, mieli restauracyjkę, piwko mieli i tak dalej, to się zaszło na piwo, ktoś przyszedł tam, tu się siedziało, no i od czasu do czasu trzeba było podczesywać głowę. Tak, to taki już wiedział, co mnie, bo my się nie znali. No to przyszedł znów, przyszedł ku mnie i poklepał mnie 2-3 razy po twarzy, tak lekutko, no już wiadomo. On mi dał list, ja dał list. Ja poszedł swoją drogę, on swoją. Na chwilę my posiedzieli.
i w ten sposób się odbywały łączność, kurierstwo. Czy miał pan do czynienia z Żydami w czasie II wojny światowej? Z Żydami? Nie. Mieszkali tu jacyś Żydzi? Nie było? U nas w Rdzawce nie było Żydów. A coś takiego jak idea Góralenfolk, kiedy pierwszy raz pan o tym usłyszał, że górale są, prawda, nie Polakami według Niemców? No to było mowę i górale, że nie Polakami. No to był porucznik, to mówił, że my się nie Polakami, bo my byli tutaj jak biem z prasówek z lasu. To my byli w przeszłości, czy to uległo prawdzie, to nie wiem. W przeszłości, z przeszłości byli i Niemcy, i nie Niemcy, jacyś tam troszkę niegrzeczni w danym kraju i byli wyrzucani tutaj do kraju, na Podhale. I tu na Podhalu to podobno pierwszy kościół był w Czarnym Dunajcu i w Jordanowie. A mostu w Nowentarku to nawet nie było, tylko rzucali, jak chcieli przyjść, to rzucali drzewa, chcieli i po tych drzewach przechodzili, znaczy tak. I że to byli Ukraińcy, Niemcy, Polacy i tak dalej. No to nie wiem, czy jesteśmy czyści, że czyste góro... Aha, tak. A potem ci Niemcy, jak był blond, niebieskie oczy, no to oni go chcieli wszystkimi siłami do siebie. I nieraz jeszcze myślę, no dobrze. Dzisiaj tam w tych Niemczech, jak widzę w telewizji, bo ja nie lubię patrzeć, no to gdzie mają tą czystą rasę, te Niemcy? Gdzie oni mają czystą rasę? No. Tutaj rozmawialiśmy o tych badaniach rasowych. Mógłby pan jeszcze raz na ten temat coś powiedzieć? Skąd się to wzięło? Jak to wyglądało? Trochę ja nie mogę zrozumieć. Musi badania być... rasowe. Tutaj realizowane przez... Głośniej byśmy. I cały czas artykuł początek, bo potem ściszesz, no nie? Realizowane przez ten Instytut Krakowski. Za w czasie okupacji? Mhm. No to za bardzo nie znam tego. A tutaj pan pamiętał ewakuację wojsk niemieckich, gdy już było wiadomo, że wojna jest przegrana. Co robili Niemcy? W 39? W 45. Jak się kończyła wojna? No to jak się kończyła wojna, no to już wiadomo, Ruski wchodzą. No to już partyzanci się usuwali, no bo wiadomo, co oni zrobili. Bo już partyzantce Waka była takie powiedzenie, że już wiedzieli, że Niemcy strzelali polskich oficerów. A było tak, jakiś sierżant i porucznik, jak oni wiedzieli ze drutami kulczystymi, czy prawda, to ja nie widziałem, no tak słyszałem, ja powtarzam. Drutami kurczastymi byli przywiązani jeden do drugiego. Jak oni w jakiś sposób czy podnieśli ręce czy coś, drutami kolczystymi. I że te druty, jeden porucznik się jakoś uwolnił, ale udał i spał jeden sierżant. Czy to było w jednym ataku, czy w jednym dniu, czy to nie wiem. Ten oficer upadł i leżał, a ci pili wódę. Jak pili wódę, chorobku, no bo Ruski, dawaj chorobku. No i wziął plachę po wódce i tym swoim trochu kolegom jakieś dokumenty wybierał i wkładał do tej plachy. I później w 1941 roku, jak już Niemcy tam wkroczyli, tak, on w jakiś sposób się przedostał na zachód. A drugi ten sierżant, była jakoś tam babina, chowała kozę, on tam u niej się ukrywał, ona go ta żywiła, on jej uciupał i tak dalej.
I tego ja nie utrwaliłem sobie w głowie, kiedy on się już dostał tutaj i też się dostał na zachód. I o tej kaźni, o tym Katyniu już to oni mówili. No jak o tym Katyniu mówili w 1941 roku, jak przyszli Niemcy, no to już każdy wie, odkryli to, no ale to już... A Niemcy uciekają, prawda? No. I wkracza Armia Czerwona. No, no jak tu no. Jak pan to zapamiętał? No Niemcy uciekali, uznały ślep. Armia Czerwona jak wkraczała, no to się zapamiętało, bo się wszystko się bało. Przecież tutaj, jak w Werdzawce też, poszła kobiecina do... Żyje ta kobieta jeszcze. Jak szła ta kobieta, tu Ruski później byli NKWD, Punicak stacjonowało. No to chodzili po wsi, tą kobietę chwycili, wywrócili i dawaj. No niesamowicie, a śmierdzieli żony włoskie. I za tymi kobietami, no coś strasznego było, no coś strasznego. Kiedy pan po raz pierwszy poczuł, że no, wypędzenie hitlerowców to nie będzie taka wolność pełna? No to nawet i piosenki były, że, bo muszę tu coś powiedzieć, w czasie okupacji. Raz pewnego wieczora wyruszyliśmy z dworza, by odstawić robotę na pewno, aby Niemców rozbroić, a Polaków dozbroić, by zasłużyć na chwałę i cześć. Otaczaliśmy pałac, warta stała u bramy. Nasz komendant podskoczył do drzwi. In the off, krzyczy głośno, szwaby ręce podnoszą, a ze strachu migoczą im brwi. Broń na Niemcach zdobyta, każdy chętnie ją chwyta, a po lesie rozlega się pieśń o robotach poważnych i akowcach odważnych, którzy nieśli zwycięstwo dla was. Księżyc zaszedł za chmury, partyzanci za góry, każdy spieszył, by prędzej tam być. Bo każdemu wiadomo, nawet w domu mówiono, broń na szwabak musimy zdobyć. No i takie było, szło się rozbrajali. A kiedy pan spotkał Józefa Kurasia? Józefa Kurasia, to ja już spotykałem go, jakżem był w 1944 roku, no to tego, bo byli chłopcy u niego, ten Kuraś, nie Kuraś, no ten jak się, Sral Jasiu, no było dosyć, i tu z Rabki też byli chłopcy, no ale to już nikt nie żyje. Kościelniak był u niego, oni mieli wtedy, no był. Nazywał się Bogi, dopiero nazwał sobie, jak mu ci Niemcy tą żonę zabili i tego dzieciaka. To najboleśniejszy ten, to miało coś półtora, dwa lata, koło dwóch lat. No i zabili oboka. I spalili budynek, spalili żonę. No i później się ogi, wszyscy, każdy go chciał widzieć tego ognia. No, wie pan, chociaż to no, było się w lesie, no tylko każdy chciał widzieć i podziwiać. A co on takiego w sobie miał, że tak was pociągnął tak licznie? No to on był niesamowicie porządny człowiek, rzadko spotkany, nie, ani nie alkoholik. Tą żonę miał, no to później była w ciąży ta Cześka, żeby byłem w ochronie sztabu. To mogę powiedzieć, byłem w ochronie ognia. I później mnie ogień wysłał, bo tutaj w Robce tak było, to mnie wysłał do Robki. Jest tam gdzieś, dałem to temu. Żeby uspokoić Sęka i Porubo, znów chodzili, podkradali, kradli, no, napadali, rabowali, no żeby ich uspokoić. A skąd się... Wody nie wolno było pić, jest tak. Do 25% mógł się napić wódki, do 25%, żeby nie przekroczyło 25% wódki, alkoholu. Nie wolno było. No to były nawet rozkazy, jak to mógł zastrzelić dowódca takiego.
niepoprawnego. Jak wyglądała pana walka? Co proszę? Jak wyglądała pana walka u boku ognia? Co pan robił? U boku byłem przeważnie, nazywał mnie nawet czujny. Miałem pseudo ognia głód. G-E-U. Głód. Przez U-E-U. Głód. A tam miałem głód. On mi zmienił na głód. Później. On pisał tylko na maszynie. No i trzeba było, jak byłem nad tym, nad ochotnicą, no to była pierwsza kompania, druga kompania, pierwsza kompania Krościen-Kośmigły, druga kompania porucznik Grysiek Zakopane, trzecia kompania tutaj Rabka Groźny, czwarta kompania, no to już był koło Limanowej, piąta kompania, szósta kompania Kraków, to wszystko było podobnie. No to on wcale pisał, raporty były, przychodzili ci też łączniki, bezpośrednio przychodzili do ognia. No to tak, ogień, jak wyszedł z tego kantorka, mam na myśli, jak byłem ostatnio u niego, no to było u Miętków w ochotnicy. Wyszedł z tego swojego kantorka, bez przerwy pisał. No to, ach, się wynaciągał, wynaciągał. No i szedł do ubigacji. No to jak on szedł do ubigacji, no to już szedł z PS-em, pistolet maszynowy. Nawet go mam na zdjęciu, na tym pistoletem maszynowym, no i tak bokiem. No poszedł, miał tam ubigację, nie? No to poszedł do ubigacji. No to ja się tu wyglądał. No i on później stanął. Jak długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon. I tak się patrzył po niebie, naciągał się tak. Tak długo w sercu Polaka bił będzie oj ten dzwon. Zaginie Ukraina, zaginie chamski lud, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. No to słyszałem od niego. Nie wiem, tylko jak zaginie Ukraina, zaginie chamski lud. A tak na co dzień to co robiliście jako partyzanci? To były zawsze roboty, to jest tak. Tak jak Nosek był, no to on codziennie był szef sztabu. Szef sztabu, no to był taki gospodarczy. Był, nie wiem się, no. A mnie, no był szef gospodarczy. No to by dawał żywność, jak było tym. No, a był kucharz, no to kucharz gotował. No i zajęcia były, było bardzo dużo, pokorze nawet. Spotkałem się z gościem koło tej kapliczki, a to był Leon. Leon, nazwisko, poznaniak. Który to, ten Leon? Był wykładowcą, szkolił tak zwane prasówki i polityka, no i gospodarka, jak człowiek, i higienę, jak należy higienę utrzymywać i tak dalej, jak do człowieka powinien podchodzić, jak oddawać szacunek, starszemu należy oddawać szacunek, kobiecie, niezależnie jakoby to była szacunek, kobiety mają pierwszeństwo, na każdym to jest tak zwane szlachetna istota. No, w stosunku do mężczyzn jest szlachetną kobietą, istotą. No, te wykłady. Mam tu gdzieś, bo on już umarł. No to on też później przyszło to nieraz. No teraz zaśpiewamy.
Tam jak on to zaśpiewał, ale no, upadał. Unikły bitwy wrzawy i nastał jasny dzień. Teraz drugi, bo to było. Nad urwiskiem tam bije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Pod tym krzyżem zwalonym w ataku śpią, a kopcy ostatnim swym snem. Bodaj po to być warto akopcym, że nakryje mogiła i krzyż, aby ujrzeć padając w ataku Polskę wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni znaku, ni śladu, ni znaku, tylko trąbka w oddali gdzieś gra. Tylko słuchać rozkazu dowódcy, że za chwilę rozpocznie się bój. To z ładniego to pamiętam, może mnie on nas uczył, to zapamiętał. A pan w tym, w Błyskawicy podejmował jakieś akcje zbrojne? Błyskawica, akcja zbrojna? Czy takie coś było w ogóle? Coś nie słyszał o tej akcji zbrojnej, ale... Akcja zbrojna. Mnie oni to, bo jednego to było chyba akcja zbrojna. Przyszła jakoś organizacja, to było na, jak to się nazywało, na Borku, nad Kuniną, między górą Mostownica, Jaworzyna i Przysłopek. I tam Ogi wysłał na spotkanie swoich ludzi. I wtedy on wyszedł i mnie wziął ze sobą. Przysłuchiwał się, byliśmy jak kiczora. Taki był, no ja byłem tam teraz, ale to wynasypywane. Taki był dosyć głęboki wymbóz. On wysiadł, siadnął sobie. Ja to nie rozprzemyśliwał, czemu on to wyszedł. A on wyszedł temu, bo on wysłał na to spotkanie właśnie z jakąś organizacją. Było ich około 40. Ale nasi, Boguś był wtedy na czele tam też, bo wrócił. I to jakżem słyszał, to mówi, że wykonałem rozkazy, grzecznie się obchodzili, bardzo ładnie, ale poszli sobie tak, jak ja im powiedziałem. No i to było, była jakoś grupa. To było w 1946 roku. Czerwiec chyba, takie były deszcze wtedy. W czerwcu byliśmy nad Kuniną. Tam przybieżli księdza na Zielone Świątki i tam mieliśmy spowiedź, komunię świętą, ten ksiądz. I później nie za długo, bo miał wywiad i wtedy ten jeden akowiec, on to Zawisza, coś odgroził, i że miał iść z tymi no z tym KBW, czy jak tam było, no to NKWD, nie w mundurach polskich i tak dalej. No i ochotników Polaków, no ale to już byli jako pod dowództwem NKWD. No to Niero, lewe kirio, period! Jak się, no my leżeli, tak jakby borowniki, jakby ataki na nos. No to my w tych borowniach jak sobie leżeli, Ogi tam gdzieś na skraju, karabiny maszynowe my mieli, szli w polskich mundurach, nie wiadomo, który Rusek. No a zabijemy Polaka, no to my nie strzelali, no to przeszli, pochodzili, przeszli
poszli. No a my później, jak oni już się uspokoili, poprzechodzili. No to oni jak tym więcej szli do gór, to my schodzili na dół. My znowu na dół schodzili, jak się oni przeszli ten. No to tak ich widać było, jak szli, puścił serię, no to ile wiedzieć. Nie, on nie był, nie zezwolił ścierać. I no, miał wywiad. I jak już był ktoś, dawał upomnienie, ale jak już był recydywista i zasłużył silnie, no to miał pluton, tak zwany pluton śmierci, do rozkazu rozstrzelania. A skąd się biorą kontrowersje wokół ognia? No wersje, no propaganda była przeciw ogniowi, nie. Naprawdę takiego człowieka jak Ogi to jest rzadko spotkać. Serdeczny, sprawiedliwy był, tak, że. No nie do uwierzenia. Trwała żona, później była w ciąży, on ją wysłał, on tam nie lotał za kobietami, nic, co sobie spał w tym katorku. A co pan czuł, jak się dowiedział, że on nie żyje? No jak się dowiedzieli. Nie mógł z ile ciały złóż. Nie było silnego. Kto go znał? Bo kto go nie znał? A jak był ktoś jakiś złodziej, bo on złodziei nie lubił. Był złodziejoszek, tam gdzieś dziewczynę jakąś potarasił. No i co? No to dostał 25 na tyłek. Dostał 2. No to przez to. No to przykładowo teraz. Ja tutaj. Tacy są różni pijoki i tak dalej. No to jestem też nielubiany przez pijoków, ale natomiast przez ludzi takich poważnych, no to jestem doceniany i jakoś wspólny język mamy. Na te pijoki przyjdzie mi tu krzesny 20, krzesny 10, krzesny 2 złote na piwo. No to coś on młody, jeszcze zasiłek ma, bo nie chodzi do roboty. On, no to by się wstydził przecież własnego cienia. Robił tyle, bo by, żeby przyszedł, to ja bym mu też dał coś zrobić. Las mą, poszedłby do lasu, uciąłby. No on jak pójdzie do lasu, to on mniej, jakby się udało, to takie drzewo sobie sprzedać i ukraść. No, to są złodzieje. Pasożyty, to są nie ludzie, no pasożyty. Żyją z ludzką pracą, ludzką krzywdą. Takiego nie lubią i nie będę lubił. I przez to mi się Ogi podobał, że też nie lubią takich. I jedno ino powiem, jak my byli już później tak rozbici, to tego nigdy nie zapomnę. Nas było 18. Ogi później doszedł do nas. My głodni, no bo ci byli, no to byliśmy w taki był i obrośnięte, jest taka wyrwa i obrośnięte, my w tej wyrwie byli, tam kamień tak, Ogi jakoś nas wyczuł i doszedł. Miał raportówkę, wyciągnął tą raportówkę, miał tej słoniny taki kawał, no i mówi, ile was jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Pokroił na 18, chleba miał troszkę w raportówce. Wszystkich nas jednako podzielił. Wszystkich. No i takie było życie za ojczyznę. A gdy już ogień nie żył, pan dalej działał w partyzantce? Jak długo jeszcze? No parę dni. Ujawniłem się 26, 21. Tu byłem w trzeciej kompanii później. Jak byłem w trzeciej kompanii, był Roch, Kowboj, Rysiek, było ono sześciu. Roch, Kowboj, Rysiek, Tur z Nowego Targu, Pucuła i ja. No i ze Szponem, jak my spotykali się, to, no to byłem upoważniony i był Roch, Rysiek i ten
A zielonko, bo ten Rysiek, to miał pseudo, to był zielonko. Zielonko, kto wie, czy to nie jego syn teraz, co to gdzieś powiesił się, czy coś. Tak się mi wydaje. On był koło Krakowa. Bill miał pseudo, on był zastępcą Siekiery w Krakowie. Ale kiedy Ogi dał polecenie uwolnić Ikara, bo Ikar był skazany na karę śmierci, przedwojenny oficer, żołnierz armii, oficer Armii Krajowej. Jak ten Ikar był uwolniony, tak ten Zielonko wiózł, jechał samochodem ciężarowym. Ikar siedział na samochodzie, było ich nie wiem, coś 30, jak on mówił. I przyjechali jak Mateczny w Krakowie. I milicjant Gupol wyszedł, bo ten nie chciał stanąć wyższy, no to ten go przejechał. To wstale jeszcze ubolewał ten Zielonko. Nie mógł sobie rady dać. Mówi, no co ja mógł zrobić? Musiałem wjechać na niego. Musiałem wjechać. I pojechali w kierunku Bogi. To wyrzuty z takie sumienia miał ci coś. Tylko szkoda było. Tak też zawsze. Nie mógł sobie rady dać. A kiedy pana aresztowano? Mnie aresztowano później w 1948 roku. Za co? Co? Za co? No za co? No i za żywot, jak to się mówi. Ja tam coś zrobił w tym. Miałem tryb doraźny, sąd wojskowy, że ja z bandą MUPA na Bieszczadach, jak to się nazywa ta Muszyna. Ja w życiu w Muszynie nie był, że z bandą MUPA jakiś napad zrobił. No chcieli mnie zamknąć i zamkli mnie. Jestem niekarany teraz w ogóle, tylko, bo to jest wszystko fikcyjne. Na NKWD mnie zamkło, bo chcieli, jeszcze Pucuła był i tak dalej, czy Wiarusi. No to ja sobie nie miał miejsca. Ja bym był wyjechał na zachód, ale niestety byłem u groźnego i nie dali mi legitymacji, nie dali mi żadnej legitymacji, no mi dali ujawnienia, że się ujawniłem tak i tak. No to co mi to dawało? Ale oni nie powiązali pana z ogniem NKWD? NKWD? Znaczy w ogóle nowa komunistyczna władza nie powiązała pana z ogniem. No tylko mnie za to zamkli, bo był później Pucuła, założył tu organizację w Białorusi. To był mój kolega tu z Rdzawki, z mojego roku. Razem my do szkoły chodzili, razem my dobrze żyli. No i on działał na ja. Spotykaliśmy się, porozmawiali i tak dalej. I on jak zginął w Lubliu, tym Pucuła, tak potem mnie, no ale jest tak, ja ino się bał, jakby go byli jego zamkli, jakby się był nie zabił, no to mnie by byli na pewno wywieźli na Syberię. No bo przecież działałem z nim, przychodził tutaj do nas, no to pokierowałem, list dostał, tu drugie, samo by było ino to. Groźny zginął w Bilance, bratek zginął w Bilance. I my później, ja tu zorganizował w 1947 roku, w czerwcu, Pucuła poszedł do Wróblówki, bo tego bratka i tego Groźnego pochowali w Czarnym Dunajcu z drugiej strony płotu tego, to no, muru cmentarznego. I Pucuła poszedł ze swoimi ludźmi w Rublówce do stolarza, zrobili trumny. Te trumny wybili papą i zalepikowane. Ja ze Staszkiem tutaj Miśkowcem pozałatwiałem i on pojechał. Prawie było KBW, ale przejechał, bo on handlował warzywami, owocami, a nie był bardzo podejrzany. No i te pojechał i tam władowali te trumny i przywieźli później to na cmentarz. Sosnowsko pozałatwiał z tym, z księdzem pochowany. I później już w
1947 roku został oflegowany cmentarz w Rabce i te groby, no wszystkie. I później upłynęło to już od 1947 roku, w którym to roku było? W 50 już latach, 50 latach, 50 początkiem 60. Był burmistrz, przewodniczący w Rabce i przysłał pismo, bo oni się już dowiedzieli. A wtedy jakby było oni Pucułew ujęli, czyli tego mściciela, no to by było dużo, byłem powiązany z takimi sprawami, to by mi byli dali hak od nas w 100%. No ale podejrzany byłem, ale na nic nie mieli dokumentów. Wszyłem kapce i tak dalej, robiłem. Wyjechać nie mogłem. Nie miałem karty tej jak to była meldunkowa. Dowodu nie było, no karty meldunkowej. Później ten jak dał znać, to my przenieśli tego groźnego, tą trumnę do grobowca Lisowskich w Rabce. Lisowscy to byli, którzy to chyba z Krakowa, ale kupili w Rabce i pobudowali młyn i tartak. Nazywał się tam Dopiły. Tam gospodarzyli, tam robotnicy przyjeżdżali, jak Roczkalski, Makuła pracowali i tam się tworzyła ta Armia Krajowa u nich na terenie Rabki. U tych Lisowskich. Ci Lisowcy mają w Rabce na cmentarzu duży grobowiec i tam my pochowali za zgodą Płomienia, bo ten miał syn tych Lisowskich, miał pisał do Płomień, ale żył jeszcze za jego zgodą. I było ten medaliku później, bo mi pan dał pytanie, a ja co chciałem powiedzieć, bo powiem później o tym medaliku, dokończę. I bo to od tego ten płomień. I tam jest u dołu tabliczka teraz. Henryk Głowiński, pseudogroźny. No to tam teraz, jak było też ostatnie, Błaszczyk tu wysłał tych swoich uczci, no to poszedłem, poszykowałem te groby. No i bratek, nie bratek, bratek, który leży do tej pory w Rabce, młody chłopak, pokorzę go później na zdjęciu. A z tym medalikiem to było tak, jak nas później z Częstochowy przywieźli, każdego nas oznaczyli jak orderem, medalikiem Matką Boską. I ten medalik później osoby dał na sznurek, nosiłem na sznurku i jak mnie zamkli, tak był Żymierski, bo Żymierski wiem z historii partyzanckiej, kim był Żymierski. Ale wtedy Żymierski, komuna go zrobiła ministrem obrony narodowej i wolno nam było się modlić. Kiedy Rokossowski przyszedł już za ministra, tak Niemcy byli, pracowali zbrodniarze wojenni na Wiśnicy w kuchni i ci Niemcy przyszli z kosami, przyszedł naczelnik Rusek, ogień mu to bo z jego, on jak się wypowiadał, ale to później. I przyszli, dawaj. Ściągali nam medaliki, zabierali ten. Mnie też chcieli, żeby ją ściągnął, nie medalika. I później powstała piosenka. Czemu serce tak mocno ci bije, bo ściągają medalik ze szyję. Czemu ręka tak mocno ci drży? Rozmarii, rozmarii, rozmarii. Takie były przeżycia. Ściągli mi mą medalik, ale
powiedzie, jak mi nie założą komuniści, bo mi ściągli, to nie. No to komuniści mi nie zakładają, no ja go nie noszę. Ale go mam, ale z innej. Jak pana pobyt w więzieniu wyglądał? Ja miał tryb do... Ja długo siedział, mnie zamkli z tymi zbrodniarzami, współpracownikami z Niemcami. Mnie tryb doraźny. Nie wolno mi było napisać do naczelnika, do nikogo. A miałem adwokata, pamiętam jak dziś, adwokata Hieronim Kruk. I mówił mi, proszę pana, dwa razy był u mnie. Proszę pana, niech się pan nic nie martwi. Będziemy wszystko robić, wyjedziesz sobie na rolnictwo, będziesz sobie robił na polu, tam się ożenisz i tak dalej. I to zarazem to odebrał, że mnie wywiozą do Rosji. No i dobra, tak wyglądało to. Nie wolno mi było napisać prośby, nie miałem tryb doraźny. No to byłem więzień nad cud ukarany. Nie było prośby nic. Sąd wojskowy, tryb doraźny. Mam to tutaj z instytutu, o tym mam. I prokurator mnie zamknął i nie sąd mnie zwolnił, tylko mnie zwolnił prokurator. No to cały czas byłem wobec tego w śledztwie. Gdyby coś gdzieś wyszło albo się działo gorszego, no to dawaj, poszedłbym jak ci oficerowie w Katyniu. O to chodziło. No a jak Montelupik. Obstawili ulicę na Grodzką. Wie pan, gdzie są sądy, nie? Obstawili. Prowadzili nas dwójkami, cała ulica była warta z bronią z jednej i z drugiej strony. No i my maszerowali, koło nas szli też z KBW poru, ale pierwsze, nie kuli nos. Którykolwiek w lewo zrobi krok albo w prawo, zaraz dostanie tutaj położony na zawsze. No to my szli, przyszliśmy do sądu. No i w sądzie garść ze z tego byli też. Wtedy był tak sądzony, bo my byli z jednej celi, stopi na Montelupik. Sidut z Akademii w Krakowie, student. Skupiński, student, kapitan Wilk, było dwóch księży, 38. I zaszliśmy do sądu, wielka sala. Na tej sali, na tą zapędzili, a potem sędziowie, wojsko było, KBW było, pilnowało nas. No to ja wszedł na swój cel, na salę doprowadzili. Siedział sierżant i chorąży, podporucznik był sędzia, prokurator nie mówił nic. No i odczytał mi sędzia i dalej na poczekalnię. No to na poczekalnię, ale dwóch odprowadzało. Znów 10 lat więzienia. Tryb doraźny, sąd wojskowy skazuje Czesława Stolarczyka za przynależność do band, za usiłowanie, za kontaktowanie się z bandą UPA i tak dalej. No i co pan zrobi? I w więzieniu było tak. Zupka, 30 dekowego chleba pajtka. Na obiad litr zupy, no ale tej zupy, no to taka woda. No ale ci oddziałowi, bo człowiek by nie przeżył według reguł, ale ci oddziałowi, Polacy, to ja jakbym spotkał tego oddziałowego, czy tego Polaka, strażnika, bo byli też, o ty twój mać, no.
A ruski Montelupik, niby KBW, ale to byli żuchole, pilnowali i tych strażaków, i nos. Strażak nie wchodził z bronią żadnym. No to ci strażaki byli, że mieli paczki. I oni mógł dostać paczki, miałem zabronione paczki. I to było aż do 50 roku, pod koniec 49 roku. A czemu się mi poprawiło w 49 roku? A ten kalifaktor jak dawał, no wiedział, to zatrzymał trochę i ze spodu mi wziął tej zupy takiej gęstej do. I tak było. No ale współwięźniowie też byli. Tam nie byli więźniowie, tylko siedziałem tak. Siedział, spotkałem się w Nowym Targu. Profesor Żurek z Krakowa. Ten profesor miał 10 lat. Miał Grażynkę córeczkę. Tak, no to ja za niego posprzątał i tak dalej. Siedział kapitan Jaciuk. Siedział Kwaśniewski. No, w jednej celi, no ale oni za długo nie, bo znów rozszczepali, żeby nie było z jakiegoś zgrania, znów rozszczepali. Ale to rozszczepywali już z tym wydział specjalny. Nie administracja, nie Polaki, ale wydział specjalny, no to było to niby UB, to zaufani NKWD-stom. No i w 49 roku pod koniec była wojna w tym, w Korei, ta rewolucja. Jak była ta rewolucja, a gazety zawsze my jakoś dostali, bo te klawiche nam no, nie wolno było, no, ale nam doryszli. Także my z wiedzy byli na bieżąco, na tym. Roz przyszedł, siedział tak, major Stachniewicz, który to przeszedł całą wojnę do Rumunii, z Rumunii przejechał z Edwardem Rydzem Śmigłym, dostał się do Wielkiej Brytanii, później w całą wojnę i przyjechał jakiś delegat do Francji, on później był we Francji. Cukier, poprzywoził paczki drobiny, rozdawali. No a jego to uwiodło, no to jednak dobrze jest. Ten major mówi, Stachniewicz, mówi, dobrze jest, że nylonowe, droższe opakowanie niż cukier. No i myśl to uwierzył tym młodzieńcom, tym Polakom, co... I wrócił do kraju, dostał szpiegowstwo, siódemkę, i dostał 10 lat. No i siedzi nie w więzieniu. To niezłe towarzystwo. Ja. No, w ten sposób, no ten major siedział. No i przychodzi naczelnik tego więzienia. Jeszcze to było wcześniej, to było w 58 roku. W 8 pod koniec. Albo początkiem 9, to nie pamiętam. I mówi, no siedział, no mówi, panowie, ten naczelnik mówi, już was wnet by uwolnię. Przed 50 rokiem mówi tak. Ten naczelnik się nazywał, był rodowity Wiśnicz, na Wiśniczu. Z Wiśnica nazywał się Kwiatkowski. Uwolniłem w 39 roku więźniów. Uwolniłem w 45 roku więźniów. Uwolnię i was. No ale biedok, nie za długo przyjechał naczelnik Brancewicz Stanisław. No i ten Brancewicz już w 50 roku brakowało im więźniów, a dowiedział się pajor, brat tego pajora, co ja za okupacji robił u niego. I ten pajor już znał moją historię, a on tam był kierownikiem zaopatrzenia. I był dyrektor Jałowiecki. On do tego dyrektora Jałowieckiego, że tu mamy, siedzi młody chłopak, znam go, rymarz.
No i wezwał mnie naczelnik. Jak mnie wezwał naczelnik? No, jaki zawód? Rymarz. A jakżem podawał, że rymarz, to mi milicjant napisał, Ubek napisał wtedy, że i ten Ubek, jak mi pisał wtedy ten protokół, to było w Nowym Targu już, tak tym napisał mi, pytał się, tak jak pan się mnie spytał, kiedy urodzony? No 16.07. A ten napisał 16.06. No ja potem mówię, że jestem, jakże mi wyszedł 16.06, no to mi tam nie zarażało w więzieniu. No ale chciałem dowód robić i mówię, że jestem 7. rok. Ta popisała, sprowadzili, ściągli mnie do Nowego Targu, na Urząd Bezpieczeństwa. A co protestujecie? Ja mówię, no bo jestem urodzony 7 lipca, a nie 16. Nie, nie czerwca. Ty wiesz, kiedyś się urodził? Ja wiem. A, dobrze, żeby sobie myślę, jeszcze nie zamknij oczu. No i dopiero teraz, jak się zrobiły zmiany, poszedłem do prezydium, do Wydziału Stanu Cywilnego, jak to jest. No i sprawdzali, dali mi zaświadczenie i anulowali te moje stare dowody, dokumenty. A co pan po wyjściu z więzienia robił do emerytury? Tak jest. Z początku przyszedłem do siebie, później chciałem założyć zakład rymarski. Ten warsztat był bryniarski znowu, bo on był w Armii Krajowej. To był z Nowego Targu, był bardzo porządny, to był profesor chyba. I on był później kierownikiem cechu. I ten bryniarski dopiero poprzez niego do niego chodził i ten bryniarski zwrócił się do posła ziemi nowotarskiej. Jak ten poseł przyjeżdżał do tego. No i ja napisał, że ludzie potrzebują, ja nie chcę pracować nielegalnie, tylko legalnie i tak dalej. Takie więcej politycznie, on mi to dyktował, ten bryniarski, starszy cechu, bo teraz jest z ich. No i ten poseł i przyjechał później ze zwolennikami, no i prowadziłem zakład. No to zrobił pedagogizację w Krakowie w Izbie Rzemieślniczej. Mam uprawnienie do szkolenia kwalifikacje mistrzowskie, no i uprawnienia do szkolenia uczniów. No i prowadziłem zakład. Prowadził zakład, no to miałem dużo inteligentnych urzędników po kraju. No to tak. Już pojechałem do Krakowa. W Krakowie, bo było skóry ciężko. Skomplowałem się, no i znałem się. Broś jest taki z Krakowa, Piotr, kierownikiem tego zakładu. On mi mówi nawet my się spotkali w Nowym Targu, on mówi, przyjedź do Krakowa, coś tam będzie. Bo oni takie ładne odpady, każdy zakład komunistyczny ładowali na kupy, później ciągnikiem czy samochodem wykopano dziura, wywozili to, wapnowali to i żeby ludziom nie sprzedać. No widzi pan, co to się działo? To było w Kraku, w Kobierzyńsko wtedy. Był tak, jak Broś mi mówił, więc Brosia. Ten Broś Piotr, no Krakus, był kierownikiem tej spółdzielni rymarskiej. No to produkowali też powierzonego towaru, jak nie mieli. No to ten powierzony towar pierwszy mi sprzedał, bo Niemcy mu dawali i Francja, powierzony towar, to odpady sprzedał. No ale potem się już wystaraliśmy, że musiałem robić dopiero przez artykuły wtórne, przez magazyn, przez biuro wtórne w Krakowie, na Grodzkiej. Potem był już Bomis.
No to teraz co było, było prościej. Jest w Olbrum. Zakłady przemysłu gumowego. Od 800 coś roku. We czwartek przyjechałem, we czwartek rano, przed godziną piątą. I co mi się nadawało, to władowali mnie na samochód, wynająłem w Robce samochód, no to kupiłem. Resztę, milicjant stoł, dziura wykopano, takie wart opony, opony do samochodu. Te opony tak lud potrzebował. Dana firma, PKS czy co, musieli dopiero te opony oddać, dostali nowe. Tych oponów nie dali ludziom. Te opony przywieźli do Worbronia. Ja widział na własne oczy, później wziął syna, też widział. 12 osobowa, noże i żli. Zerżli, potem ich wywozili, zakopywali. Skóry, no to ja przywoził potem Anici. Wolbrom robi tak jak gumy transportowe do Chin robili wtedy. Przejeżdża jedna przekładka, druga przekładka i cieknie ta guma, nie, taki ciecz i chodzą tej i gładzi tak jak wycieraczka u tego, u samochodu. I znów, no to się naciągło 3 metry, 4 metry. Jest taśma, mówi 33 metrowa, a tam było 36, 3 metry więcej, no to obcinali. No to potem trzeba było załatwić i także odkładali. No to ja przywoził, to ludzie, nic nie było w sklepie. Z całej Polski jeździli mi i to płótno kupowali. Jeszcze mam tam, to bym mógł pokazać, jak to trwało. Czy tym się pan zajmował, tak? Proszę? Tym się pan zajmował po wyjściu z niej? No robiłem momenta, podkłady i dużo to tu mam nawet. Nadleśnictwo później nawiązał taki, znowu mnie z Krosienka, a był później nadleśniczym. No to ci nadleśnicy, to wiem z niego, tu też siedział w pokoju, tak jak pan, no i rozmawiamy, nawet wtedy ja coś wypił z nim. No to mi mówi, oni wyciągają z lasu drzewo. Pod tym lasem zaraz jest miejscowość Równo. Jest tam tartak, przecierają na tartaku, jest tam suszarnia i jest tam zakład meblarski. I to wszystko produkowali do ZSSR, do ZSSR. No a ja uprzęże, no to miałem tych 8 ludzi tu miałem, to mi robili, przeważnie nowotarzanie. A ci nowotarzanie, przepraszam, temu, bo oni lubili se popić, no to wnet popod i tam jest kolegium. No to u mnie jak robił ten tydzień czy dwa tygodnie, to nie pił, bo ja nie zezwolił pić. No to mieli za coś, no to matka tam przyjechała, czy żona przyjechała, do mnie pieniądze se wzięła, to co oni zarobili. No i oni też później coś mieli. No i dlatego szli tutaj i robili u mnie, bo... No i żona może powiedzieć, nie wolno było im pić, do widzenia. A to jak to było? To pan znalazł związki, czy ugrupowania związane z Armią Krajową, czy to... To zaraz panu powiem jedno. Przyjechał tutaj do mnie komendant milicji z Nowego Targu. Na motorze. Jak przyjechał, żeby mu zrobić te turliki i tak dalej. Ja mówię, turlików jest taki, co ma koncesję, jest w Ludźmierzu. No Jasiu, nie będzie żył. No i potem, ale on już coś wiedział, bo mi mówi tak. I kara pan znał? Coś słyszał, no ale nie wiedziałem, zgłupiałem co rok co gadać. No i potem tak wyszło, że on jest syn i kara siostry. Ożenił się, raczej, przepraszam, nie syn. On ma żonę i kara z Miechowa. A rok kiedy to było? Co? Rok.
No to było, i Karno to był, nie wiem czy on żyje, czy zginął, on był skazany na karę śmierci. No i właśnie mówię, że ten Zielonko bił wtedy, że miał takie wyrzuty. No i to tego, no i taki był dość względny ten, porobiłem mu, no ale ja miał wszystko, uznałem, że on coś chciałby ode mnie był dowiedzieć się, no bo rachunki. Przyszła milicja, no to miałem na wszystko rachunki, nie było nic. A żeby ja kupił tanio, że jako poprodukcyjny odpad, dla nich nieużytkowy, ale dla mnie był użytkowy. No to tylko przez tych moich znajomych. Nie z czerwonych, bo czerwoni by mi dali, ale ty, białych. Dobrze, więc to jeszcze jedno pytanie dziewczyny. Nie. Może byśmy to zdjęcie omówili, ja bym sobie nie wiem. Tak. Nie wiem sobie, nie no, no to teraz mam bytu. Paulinka sobie usiądzie koło pana i będzie komentował. To jest pana oddział, w którym pan służy? To jest, tak. Mhm. A jak on się nazywał ten oddział? Trzecia kompania pod dowództwem Groźnego. Mhm. No więc tutaj jest pan, tak? Nie, ten. Ten tutaj, tak. I pan wszystkich, to są pana koledzy, tak? Wszyscy koledzy. A tu był łącznik między oddziałem tam Sucha i tak dalej. A no to przyszedł, on szedł do ognia, to miał porucznik Dar, przedwojenny porucznik. To kto to był? Ten, bez czapki. Ten, tak. A tak. Ten to kto to był? Ten to był, to jest z Rabki, Czyszczo i Tomek, pseudo Strąg. Tutaj, kto to jest? Z Rabki, nie żyje. Kaciczak, Stasiu, pseudo Bocian. A tutaj, jaka osoba to jest? Chorąży, sierżant, Chorąży, to jest właśnie Groźny. Ten, co mówię, że my go przechowali, ten, wtedy mu w bilance zginął. Tutaj? Tu jest Roch. To on jest, no nie wiem, on był ze wschodu, wschód. On, on był nawet, jak pisze później w życiorysie, czy tutaj jak wiem, to był jakimś doradcą NKWD-zisty i w tej ziemi wschodniej jest. No w każdym bądź razie był wiernym i dobrym chłopiem. Tutaj? To jest Wróbel Stanisław z Zarytego pseudo Bimber. Za okupacją też był. Miał skowronek za okupacji. A ta postać? Ten to jest Domalik Adam. Pseudo kowboj. Tutaj? Kominiarz, to był ze wschodu. Tu? Baliński Ludek, Nowy Targ, pseudo Tusz. Tu jest Kościelniak Tadeusz, pseudo Silny. Tutaj? Baca, to jest on tam gdzieś był, Katowice czy coś takiego. Tutaj? Kościelniak Józef, pseudo Dzięcio. Tu? Świder Józef, pseudo u ognia Pucuła, a później miał pszczyciel. A tutaj? Wacław Ignac, pseudo Kula. W tym momencie? Włodek Nowara, pseudo Włodek. Ten osobnik? Tu jest Jasiu. Pseudo Bratek. I ten tutaj taki. Zapała Jan, Porymba, pseudo Janosik. A w jakich okolicznościach powstało to zdjęcie? Tutaj w Punicach. I tak się zebraliście? No to jest tak. Przypuśćmy, było więcej, ale wszędzie trzeba pamiętać, że są tylko ci, bo zbiórka i później. Baca, wystąp, ten wystąp, szereg. No i ci wyczytani, później było robione zdjęcie, a ci niewyczytani,
No to oni tam nie mieli dobrej opinii tam, bo rozumie pan. Bo są... A, czyli tu są ci tak, taki to już, najlepszy to, soft, to już, tak? Tak, a tak to nie. To znaczy niepewni. No to już jest, to nie ode mnie zależało, tylko tam też jest na zdjęciu. To ja jak nie było mnie odczytane, nie ma. No to odczytali i trzeba było. To tam nawet ja na pryczu byłem, bo byłem w nocy na służbie, to spałem. A to mnie zbudzili, to ja na pryczu i głowę mam wystawioną ponad nich, ale mam swoją głowę.